Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia Black Car Cosmetics, czyli Black Auto Cosmetics. Cleaner do opon. I słuchaj, zacząłem od, tak jak zauważyłeś, od uszczelek w drzwiach, które nie były czyszczone ponad rok czasu. Ładnie zebrał, fajnie. Tutaj nie pokazywałem jak odcięcie. Jest to w filmie, gdzie pokazywałem test produktu do uszczelek, który moim zdaniem nie ma racji bytu, ale tu nie o tym mowa. Co do samego cleanera. Tutaj jest, wiesz co, go na dnie już. Niewiele zostało, wytrzaskałem go dużo. Chciałem sprawdzić go pod każdym kątem, czyli bieżące, ciężkie zabrudzenia. I teraz tak, zapach, słuchaj, tego produktu. I tu jest mistrz. Brak zapachu. Rewelacja. Coś tam czuć, że taki nic. Bomba pod tym względem. Oczywiście produkt będę porównywał z Shiny Garage, gdzie tamten miażdży nozdrza, ten po prostu, jeżeli chodzi o zapach, bajka. Bezzapachowy. W ogóle nie wkurza. I tak wolę, żeby zostało, niż jak ma właśnie walić po nosie. Teraz tak, no co, no zapraszam do dalszej części filmu, gdzie chciałem go porównać na totalnych szczurach, które właśnie służą mi do tego. Ja je tam nie kładę dressingu, od wewnętrznej strony felk. Jeżdżą cały sezon, później wskakuje właśnie z produktami do czyszczenia opon. I zobacz, jak wyszło porównanie z Shiny Garage.
down. Cóż mogę powiedzieć, słuchaj, no produkt bomba, naprawdę, rewelacja. Nawet nie znam ceny, bo wysłali mi to tam w jakimś pakiecie. I teraz tak, usuwa smary, pozostałości starych konserwantów, zwiększając przyczepność. No właśnie. Czy zdejmuje dressingi? Nie, nie do końca. Nie do końca, na Mańku testowałem. Ogólnie jak dobrze położysz dressing, ciężko jest go zdjąć jednorazowo. Także produkt nie jest jakimś killerem, nie rozwarstwia też gumy. Ja go stawiam, i jeszcze tak, wracając do porównania. Z niewielką przewagą wygrał Shine, nie da się ukryć. Widać, że po tym cleanerku troszeczkę więcej zebrał. Ale ja ten produkt stawiam na równi z RRC i AGBL. Czyli... całkiem niezła półka, bo RRC moim zdaniem cleaner do opon mają super. Tu akurat ukłon w stronę ludzi, którzy nie lubią RRC. Naprawdę, jeżeli nie miałeś spraw, naprawdę robi robotę. ADBL moim zdaniem też jest bardzo fajnym cleanerem. To są naprawdę minimalne różnice między tymi cleanerami. Może być tak, że na jednej oponie okaże się, że są na tej samej półce, na drugiej, ale oponie okaże się, że na przykład dany produkt jest lepszy. Ale ja staram się jechać zawsze na takich totalnych szczurach i po to właśnie robię test po minucie. Szczotkowanie, żeby był ten sam czas pracy, żeby nie było, że gdzieś tutaj przeciągnąłem dłużej, tu krócej, więc staram się to robić jak najbardziej miarodajnie i wiarygodnie. Mnie osobiście siedzi ten cleaner, naprawdę. Znaczy ja ogólnie lubię Black Auto Cosmetics z tego względu, że jakość kosmetyków do ceny jest bomba. Jedyne co, wiadomo, tam jak typowo jako Shine Chemicals mają butelki kiepskie, ale tutaj już jest całkiem przyzwoicie. Czarna, całkiem niezła etykieta. pH 10, kurczę, nie sprawdzałem pH. O kurde. Więc tak, ja będę zmuszony. Będę chciał na samym końcu, po mojej wypowiedzi, pokazać Ci jeszcze jakie pH ma. Ciekawe, czy nie kłamią. No właśnie, czy nas nie okłamują. pH 10, zobaczymy. Zobaczymy, czy rzeczywiście pH 10. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o pracę tym produktem, bajka. A, i piana, fenomenalna. Naprawdę. Piana, najwyższy level. Dobra. Z mojej strony to wszystko. Ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu, gdzie będę chciał Ci pokazać pH tego produktu. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!